dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakubowi syn Syr, któremu dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywność. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym dała ci się napić? Żydzi bowiem i Samarytaninie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o gdyby znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to poprosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziała, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałeś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jedna godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: ja nim jestem, ja, który z Tobą mówię. A mi się chce pić. Ja się napił czegoś. A jestem zmęczony. Kobieta, daj mi gula. Daj mi ciepłej wody. A ty co ty? Surfende, fere, surfe. Fufarze tu jadam, ty co? A ty co, dreczerze? A ty co? Co? Coś ci nie pasuje, co? Tak, nie pasuje, ja co? Problem, co ja tu masz problem? On chce się ode mnie napić wody? On? Wody? Ten. Surfer jakiś? No. Gdybyście wiedzieli, kim jestem, to wy byście mnie prosili o wodę, a nie ja was. Ale ty przecież nawet nie masz kubka, żeby się tej wody napić. Tą wodę, którą wy pijecie, nią się nie napoicie. Jeżeli będziecie pić moją wodę, nie będziecie spragnieni. Ja nie, on to chodzi. Tak. To, chociaż jesteś tym surfe coś tam, to... No, pokaż, co potrafisz. To daj nam tej wody. Sprowadźcie tu swojego chłopa i dam. Ale ja nie mam chłopaka. Tak, nie masz. Pięciu miałaś. Teraz to będzie 10. A ten, który teraz nie jest swój mężem. Powiedzmy, że w miarę mądrze mówisz. No więc tam gdzieś, tam w tamtym miejscu też tak dobrze mówią i ze sobą rozmawiają. Polecam ci tam iść. Naprawdę powiadam wam, że wy nie myślicie dobrze. Wy kłamiecie, wy wierzycie w nieprawdę.
Nadejdzie dzień. Nadejdzie dzień. Nadejdzie dzień. Zobaczycie, że to wszystko jest kłamstwo. I ktoś na górze jest, który przyjdzie i wszystko wyjaśni. No, ja nie wiem, że tam coś jest na tej górze i że to wyjaśni. No, ale ja nie wiem, kiedy tak zobaczę. To znasz chyba, no. No jasno. Jest. Ja nie jestem, już przyszedłem.